Sygnał dnia w radiowej jedynce za 19 minut, godzina 9, o 15 konferencja prasowa, na którą czekają wszyscy dziennikarze, konferencja prasowa szefa rządu w sprawie afery podsłuchowej. Kto wie, czy premier podziękuje komuś, na przykład tymi słowy. Kończ wreszcie, wstydu oszczędź. To z Sienkiewicza. Proszę państwa, Zuzanna Dąbrowska i nasi goście. Naszymi gośćmi są Agnieszka Burzyńska wprost i Seweryn Blumstein, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Podobno rząd chciał zablokować publikację tych taśm, które wprost zawiesiło na swojej stronie. Dzisiaj w wydaniu papierowym mamy stenogramy dwóch pierwszych rozmów. Były jakieś naciski na redakcję? Ale są te rozmowy. Ja nie słyszałam. Tak mówi Cezary Gmyz, także dziennikarz śledczy, może dopatruje się spisku tam, gdzie go nie ma. No być może wie lepiej, co się dzieje u nas w redakcji. No w każdym razie, jak widać, te rozmowy są i w gazecie, i na stronie internetowej. Spotkań było kilka, tak jak piszecie. Tak. Pani minister Bieńkowska na przykład. To znaczy, to wiemy, to znaczy, o tych spotkaniach wiemy, że one były, bo dostaliśmy informację, że są jakieś kolejne taśmy, więc weryfikowaliśmy, czy w ogóle do takich spotkań doszło. I jak zaczęliśmy sprawdzać, czy rzeczywiście w takim a takim dniu szef CBA Paweł Wojtunik spotkał się z Elżbietą Bieńkowską, okazało się, że się spotkał. Tak samo jak sprawdzaliśmy, czy Jan Kulczyk spotkał się z Krzysztofem Kwiatkowskim, też się spotkali. No i podobnie podobne spotkanie Jana Kulczyka z Pawłem Grasiem, z rzecznikiem, byłym rzecznikiem rządu. Czy to znaczy, że nie macie kolejnych taśm? Na razie przynajmniej? No tak jak mówię, mamy informacje o tym, że takie nagrania istnieją i mamy sprawdzone to, że do takich spotkań doszło. Tyle. Mamy w takim razie klarowną sytuację. Tym konkretem to są dwie pierwsze opublikowane rozmowy. Należy publikować takie taśmy, takie nagrania z podsłuchiwania kogoś? No, zacznijmy od tego, że podsłuchy, czyli rozmowy takie nagrywane bez świadomości ich uczestników, to jest takie ujawnianie kuchni politycznej i to zawsze wywołuje szok. Dlatego, że ludzie odkrywają, że oni mówią tak jak my, bo to tak naprawdę o to chodzi. Więc ja uważam, i w ogóle podsłuchiwanie ludzi jest dość obrzydliwe, uważam, i niestety mamy taką sytuację prawną, że jest absolutnie niekaralne. Dlatego było oczywiste, że rząd nic nie zrobi wprost, bo to jest praktycznie legalne. Więc ja uważam, że ponieważ to jest po prostu niestosowne, że ta kuchnia nie jest do końca nikomu potrzebna, że z politykę możemy sądzić po efektach, i to jest niszczenie resztki dobrych obyczajów, jeżeli zostały jakieś, to można tego użyć w wyjątkowych wypadkach, wtedy kiedy wiemy, mamy potwierdzenie z innych źródeł, że to jest dowód na przestępstwo. Otóż w moim przekonaniu, w tych dwóch, które czytałem w internecie, dzisiaj nie czytałem, w tych dwóch rozmowach, które zostały opublikowane w internecie, ta druga rozmowa może tak ministra być potraktowana. Ministra Nowaka. Tak, ministra Nowaka, stara się, żeby zablokowany Natomiast w pierwszej rozmowie nic takiego nie ma po prostu. No więc tyle, tylko to jest po prostu pokazanie, że rozmawia dwóch panów, używają brzydkich słów, czasem konstytucjonaliści żarty. Nie są zgodni. Niektórzy twierdzą, tak jak profesor Kamiński z Transparency International, że owszem, że jest to złamanie nie tylko prawa, ale po prostu konstytucji. Agnieszka Burzyńska. Nie, no tam jest mowa o dealu, tak? O politycznym dealu. O zapewnieniu kasy pieniędzy z Narodowego Banku Polskiego na rok 2014, który będzie trudny dla rządu. I ten deal się dzieje, tak? Ceną jest głowa ministra Rostowskiego. Minister Rostowski zostaje odwołany. Ale jak zapewnił NBP kasę? Bo tam nie ma takich... Jest zapis, bo jest gotowa nowelizacja, która ma być zresztą jutro przyjęta przez rząd. Ale co, że co? Termin został przełożony. Tak, no termin, bo ona miała być zostać przyjęta w zeszłym tygodniu. Tak. Przez Bank Gospodarstwa Krajowego, przez BGK. Obligacje. A co w tym jest złego? No to jest finansowanie deficytu budżetowego, tak? No, Narodowy Bank Polski ma nieco inne zadania. To po pierwsze. Artykuł 220 Konstytucji zabrania NBP-owi finansowania deficytu budżetowego.
Dokładnie tak. I panowie robią ten deal i ten deal się właśnie dzieje. Ta ustawa miała być jutro przyjęta. Ona jest potrzebna, bo ja też nie mówię, no właśnie, że ona jest niepotrzebna. Właśnie, rozumiem, ona jest właśnie, niepotrzebna. Ona jest potrzebna. Tylko, że... Ja tylko chcę powiedzieć tyle po prostu. Marek Belka, który jest wybitnym szefem banku według mnie i który jest zawsze był człowiekiem, nigdy mu nie zarzucano kłamstwa i tak dalej, w tej sprawie wyjaśnił wszystko. Jeżeli prawdą jest, że to Belka zwrócił się z... Ale to nie jest prawda. No to pani mówi kłamstwo, ma pani dowód, że tak było? Nie. No to niech pani tak nie mówi. On mówi to, co mówi. On mówi, proszę, że to on zwrócił się z prośbą o spotkanie i cała i główna część rozmowy dotyczyła zupełnie coś innego i teraz tą resztę, o którą chodzi, która jest cytowana, można różnie interpretować. Tylko tyle po prostu. Ja nie widzę nic niestosownego w rozmowach rządu z szefem NBP-u i we wspomaganiu przez NBP, że tak powiem, w sytuacji budżetowej, trudnej państwa. A w żądaniu wymiany ministra finansów przez szefa NBP-u widzi pan coś niestosownego? Można uważać, że to jest niekonstytucyjne. Ja uważam, taka kuchnia polityczna się dzieje, wszyscy to wiemy. Mnie znacznie bardziej niepokoi dla mnie to, że ministrowie mojego rządu są podsłuchiwani. To jest dla mnie główny dramat. Po prostu nawet większy niż ten deal Nowaka, czy ta próba porozumienia. Szef MSW jest podsłuchiwany przez... Proszę? Nic o tym nie wie. Szef MSW jest podsłuchiwany. Właśnie. No jest nieudolnym szefem MSW, tak? Wie pani, nie wiadomo, jeżeli prawda jest to, co pisze Wyborcza. Jeżeli prawda jest, no prawdopodobnie tak, to jest jego obsuwa. No, i jeżeli... nawet nie o tym nie wiedział przez rok, że był podsłuchiwany. No, jakby wiedział, to by coś zrobił, prawda? Powinien go premier zdymisjonować? Znaczy, to chyba jest posprzątane. Znaczy, tu chyba nie ma wyjścia. Wydaje się, że nie ma wyjścia. Ja tylko chcę powiedzieć po prostu, że rzeczywiście problemem jest kto i po co. Po co to się... Znaczy, to łatwo bym wnioskować, ale... Bo zawsze chodzi o destabilizację rządu. Natomiast czy to rzeczywiście były służby zrobiły w ramach walki z Sienkiewiczem i z tą reformą służb? Czy Rosjanie? No nie wiadomo. To jest dla mnie problem główny rzeczywiście. No ja się poczułem wszystko. W niej pewnie po prostu. Tak. Pani Agnieszko, czy pani się nie obawia jako dziennikarka, jako publicystka, że wchodzenie w takie układy, publikowanie tego rodzaju materiałów, to jest pozwolenie na bycie używanym przez służby w jakichś rozgrywkach? Nie. Absolutnie nie. Myśmy próbowali sprawdzić. Myśmy nawet poprosili w czwartek, już od razu, jak tylko dostaliśmy te taśmy, poprosiliśmy samego Bartłomieja Sienkiewicza. Zwracaliśmy się z prośbami w różnych, przez SMS-y, przez jego rzecznika, o to, żeby nam pomógł ustalić, kto za tym stoi i o co w tym wszystkim chodzi. Tak, daliśmy nawet na okład to, że być może jest to jakiś pełzający zamach stanu, jeżeli tych nagrań jest więcej. Próbowaliśmy ustalić, doszliśmy tylko do tego, że to są albo polskie służby, albo jakiś układ biznesowy, albo wszystko razem, tak? Albo jeszcze biuro ochrony rządu też skonfliktowane z Bartłomiejem Sienkiewiczem. Tylko tutaj za tym akurat nie przemawiają później te kolejne nagrania, gdyby one miały być. Nie byłoby ich tak wiele, nie dotyczyłyby tak wielu różnych osób, tak? Ja mogę tylko powiedzieć, że nie ulega dla mnie żadnej wątpliwości. Jeżeli się ktoś decyduje na publikację takich materiałów, nawet próbując coś robić, ale nic nie uzyskując, to świadomie przyjmuje rolę narzędzia po prostu, no po prostu. No nie, przepraszam. Jeżeli czytamy takie rzeczy, jeżeli pan twierdzi, że to jest tylko zwykła kuchnia polityczna, ja nie twierdzę, że to jest zwykła kuchnia polityczna, tylko że to jest polityczny deal. Jeżeli się ma takie rozmowy, co chowamy do szuflady i udajemy, że nie było nikt tego? Nikt się nigdy nie dowie? Nie, błagam. Można się na ten temat dowiedzieć w 100 000 rzeczy, ale można to nazywać dealem, można nazywać to jakimś rodzajem porozumienia, a można w ogóle uważać, że nie zostało zawarte, tylko po prostu to trzeba wyjaśnić. No to nie wystarczy nazwać po prostu, określić, napluć, no. Po prostu, no. To trzeba pokazać. Nie, no, bo nie sam podsłuchnie. Ma pani kawałek rozmowy. I okej. Ma pani kawałek rozmowy, niejednoznaczny bynajmniej, i wydaje pani co. Zupełnie dla pani jednoznaczny. Dla mnie nie. No ja z tego odsłuchiwałam przez kilkanaście godzin. Dla mnie jest to absolutnie jednoznaczne. Rzeczywiście te fragmenty, które pojawiły
pojawiły się w internecie, to są fragmenty kilkuminutowe. Dzisiaj Wprost daje o wiele więcej. A przede wszystkim myśmy poruszyli bardzo konkretne sprawy, czy był deal, czy było złamanie prawa konstytucji, ale jest przede wszystkim, właściwie w obu tych rozmowach, pewna atmosfera, która nie jest tylko kuchnią polityczną, tylko jest uzewnętrznieniem pewnego stosunku do państwa, stosunku do polityki. I chyba dla mnie to jest najbardziej takie przerażające, że tam nie ma specjalnie prób ukrywania niesamowitego cynizmu, z którym podchodzi się do... Polityka jest cyniczna. Gdzie jest cynizm? Wszędzie jest cynizm. No w tym, jak mówi na przykład o organie konstytucyjnym, jakim jest Rada Polityki Pieniężnej, jak mówi o niektórych że mówi, że, członków że Rady musi z Polityki... z nią porazić, zmieniając... ograć. Ograć, no to dobrze, no ale to... To tylko gra? To jest... Polityka to tylko gra? No nie, no ale ma się... Ale, nie, to nie, dlaczego? On nie mówi, że polityka jest... Oni tam naprawdę rozmawiają o państwie. Nie ma tam które żadnych... Nie istnieje. W odróżnieniu od tej drugiej. Nie funkcjonuje. Które w ogóle... nie ma tam żadnych interesów prywatnych. W odróżnieniu od drugiej rozmowy, prawda? Które to już nie ten. Tylko ci panowie są już out, prawda? I w związku z tym to, że on używa jakichś sformułowań, że ograć, znaczy musi się dogadać, musi przekonać, musi wymusić, no to tyle znaczy. Stosuje kolokwialny język. I ten język jest szokujący, a nie treść tej rozmowy, no. Po prostu. Nie, no. Język mnie w ogóle kompletnie nie szokuje. No nie zgadzam się, bo polityka jest, jest twarda, tak? To nie jest gra dla małych dziewczynek. Natomiast i nawet te H i D i wszystko ten... Nie. Nie zszokowało mnie to. I absolutnie nie w tym jest problem. Nie w tym jest problem, tak? Problem jest właśnie w zupełnie innych rzeczach, o których rozmawialiśmy i co do których się nie zgadzamy. Pewnie nie zgodzimy. To na końcu krótko. Co dzisiaj o 15 się wydarzy? Powiedzieliście państwo, że właściwie o mistrze Sienkiewiczu no to można... już tak. Co to jeszcze? Absolutnie. Znaczy ja jestem bardzo ciekawa, bo pierwszy raz premier ma najtrudniejszą sytuację w swoim życiu. Zawsze on mówił, wy się tłumaczcie, tak? Wytłumaczcie się, obronicie się, to się obronicie, nie obronicie się, to wylatujecie. Teraz on się musi bronić. To jest pierwszy raz. Seweryn Blumsztejn, co się wydarzy? Głosowanie wotum zaufania dla rządu? Wydaje mi się, że... znaczy dymisja Sienkiewicza jest chyba jest oczywista, to już nie da rady, ale bo on... mogę mówić, co on chciał, bardzo mnie chciał odejścia Belki. Bo to jest świetny szef banku. Bardzo mnie chciał odłożenia w nieskończoność tej ustawy, która jest pożyteczna, NBP. I nie chciałbym upadku rządu, bo to nie ma sensu. Przekonamy się o 15, jak będzie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Agnieszka Burzyńska, Wprost, Seweryn Blumsztejn, Gazeta Wyborcza. Dziękujemy bardzo. O 15 konferencja premiera, a dwie godziny wcześniej o 13 konferencja prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. 8:54.